Siemanko, siemanko, hardkorowo. No jesteśmy na siłowni, hardkorowo, oczywiście zaliczamy trening hardkorowo. No i dzisiaj plecy pakujemy. Jak wiecie, zostało tylko 6 tygodni do Masters Mister Olympia, które się odbędą w Rumunii, w mieście Cluj. Także naprawdę lotem 1,5 godziny, a kto jedzie samochodem, 10 godzin samochodem, dojechać z Polski. Także zapraszam wszystkich panów tam, możecie kibicować, podjechać, będzie bardzo miło. No ale pokażę później, jak wygląda dzisiejsza forma, gdzie jesteśmy, ile nam zostało, jaka waga i tak dalej. A teraz zaczynamy hardkorowy trening. Plecy! No dobra, lecimy z tymi plecami. Najpierw oczywiście rozgrzewka idzie. No i trzeba tutaj zrobimy za szyję. Bo też próbuję gdzieś tam trochę te plecy. Masy już jest, bo szczegółowo robić to. Teraz najważniejsze są tylko drobne detale i to się liczy na scenie. Rano kardio, 45, chciałem powiedzieć, nie, 35 minut bez przesady, tylko szybkie tempo, może kardio rano, może ktoś tam specjalnie się kłócić rano, nie lepiej się działa, ja to wiem na 100%, bo ćwiczyłem z najlepszymi na świecie, Mister Olympia, Jay Cutler, Dennis Wolf, Ronnie Coleman, także wiecie co, takich specjalistów pełno, ale pokażcie swoje rezultaty, wtedy dopiero pogadamy. Dobra, krótki przerwę robimy, plecy zaliczamy, żeby fajnie weszło. Wspomniałem, 6 tygodni tylko zostało, także forma na czas, zostały tylko szczegóły, widać po twarzy, już policzki mi zapadają, to znaczy, że jest dobrze. O, zobaczcie, w telewizor puszczamy muzyczkę, aż wyskoczyło moje zdjęcie. Dziesięć lat tam. Dobra, lecimy. Tutaj na plecki uchwyt weźmiemy. Szerszy tym razem. Dobra. Thank you.
czy wygląda kurgownie. Nie jestem kurgony, tylko może tak wyglądam groźnie teraz, bo tak skudowy. Ale jestem więcej skoncentrowany oczywiście po swoje, tylko lecę na cel, także dlatego próbuję trochę odciąć dystrakcję z boku, tylko koncentrację, dlatego tak jest, no oczywiście trochę zmęczony jestem, bo to brak energii, jak jesteś tak na ostrej diecie, to naprawdę poziom tłuszczu spada nisko, no to ciężkie treningi, cardio, dieta, no to wszystko wyczerpuje. Niestety nie tak to jest, ale trzeba trzymać i iść po swoje, słuchajcie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale to właśnie rozróżnia później mięciaków od prawdziwych żołnierzy. O, tak spoko. Lecimy. Idziemy następne, lecę na powietrze z handlami, staram się robić wszystkie ćwiczenia izolowane więcej, żeby lędźwie nie obciążać, no bo na diecie wszystko wysuszone i muszę uważać na kręgosłup też, bo kiedyś miałem też kontuzję od przysiadów, także od tej pory trochę muszę tego przypilnować, żeby się nie rozwalić. Ale to najważniejsze dla nas teraz. Koncentracja na izolowaniu mięśni, żeby mniej więcej detal wychodziło, a nie tam szarpać nie wiadomo jakie ciężary, nie? Fajnie wchodzi, bo izoluje każdą rękę osobno i gdzieś tam to plecy. Bum! Nieźle. Lecimy dalej. Widzę, że nie trenujemy dzisiaj. Ale gdzieś tam jest wszystkie szczegóły wychodzą. O. Następnie jedziemy, maszyna co Dorian Yates używał, jak się przygotował na Mr. Olympia, właśnie, żeby mieć te plecy wiszące takie, bo nie wiem, no, Ronnie Coleman i Dorian Yates, zawsze miał największe tam plece, zawsze, ale wiadomo, jak na zawodach pro, to plecy jest postawa. Ugh.
Fajnie rozciąga. Maksymalnie rozciągać do tyłu, ile się da. Oczywiście mam ograniczone trochę ruchy, ale i maksymalnie dociskamy na dół. Żeby ściskać te plecy. Ile się da, ale tak jest, im więcej dalej, no to więcej zmęczenia wychodzi. Mamy właśnie zawody takie na wysokim poziomie. Nie dla każdego, powiem od razu, bo trzeba mieć psychikę mocną i zdrową, żeby to wszystko trzymać i trzymać cel na oku, bo inaczej to można się wykruszyć bardzo szybko. Jest git. Lecimy, cztery ćwiczenia zrobiliśmy. Lecimy dalej. Jeszcze musimy dobić plecy. Także działamy. Chowamy się. Jeszcze z góry zrobimy. Ale to fajnie. Nie nawalam też ciężaru, bo nic nie będziemy robić, tylko jakby ściskane. A te ćwiczenia właśnie bardzo ważne. Jak będziemy pokazywać bicep z tyłem. Wtedy właśnie wszystkie szczegóły będą widać na górze, jak się rozdziela każdy detal pleców. Dobrze wchodzi, się koncentruje, fajnie mięśnie, spina. Pięć ćwiczeń. Jeszcze oczywiście każdego po cztery serie, wszystkiego nie nagrywamy, ale po cztery serie robimy każdego ćwiczenia. Za plecy jest duży mięsień, który musi dostać pierdolę, jak można powiedzieć brzydko, żeby to wszystko stymulować. I jeszcze zostało jedno ćwiczenie. Zaraz przejdziemy i zobaczymy i sprawdzimy, jaka jest dzisiejsza waga. No oczywiście na końcu ściągnę może koszulkę, zobaczymy, jak forma wygląda 6 tygodni przed. Co zostało tutaj? Zrobimy pociąganie. Z wysokości ustawiamy klatki, chodzi o to, będziemy pracować środkowe plecy, żeby ściskać do tyłu, to jest również izolacyjne.
4 serie po 10 powtórzeń. Zaliczamy ściskami i będzie. Energia spada. Dobra, chodźmy. Sprawdzimy teraz wagę, jak wygląda. Żeby nie było, że ściemniam. No to ostatnio wszyscy mówią. Koksu, kit wciska, kit to stop, kit wciska, nie? Kurde. Ale wiecie. Zawsze ktoś tam się znajdzie. Nie będzie go gotować. Okej, okay. Teraz musisz przybliżyć tutaj wagę. Oczywiście po treningu 115,5. Po treningu spocony kilo więcej, bo przed treningiem powiem, że wygląda się nie po cele. Gdzieś tam ucieka woda. Ale oczywiście buty pół kilo. No to tak rano 115-116, to zależy od dnia. 115-116 kilo. Dobre. Tak naprawdę już mi ta waga tak ponad tydzień już stoi. Gdzieś tam to wszystko już się wypaliło, co trzeba było wypalić. Oczywiście parę kilo tam wody będzie ostatnie, ale tak myślę, że teraz na te 3 tygodnie aż mogę trochę z wagą pójść nie na dół, tylko do góry, bo mięsień już jakby ten tłuszcz nie zostało, tylko będzie już rósł. Także dla mnie to tam waga open, także nie ma różnicy, kompletnie waga, ale myślę tak tylko 115 kilo. 114 będzie cały czas, tylko mięsień więcej nabitej. No coś, idziemy teraz sprawdzić formę, także nigdzie nie uciekaj. O. Checkpoint. No dobra, tak wygląda sytuacja. Nie zapominać, że jeszcze 6 tygodni, także jeszcze na wszystko będziemy dopracowywać wszystkie pozy. Nie zapominajcie dawać suba, żeby nigdy nie było, i zawitać na zawody. Do następnego, idę je zjeść. Narka.